Książę Wód Jodowych, tak nazwano uzdrowisko w Iwoniczu Zdroju 430 lat temu. Książę nigdy nie stracił swojej renomy, a obecnie przeżywa kolejny rozkwit. Kąpiele solankowe, okłady z borowiny i bicze szkockie. To tylko niektóre z zabiegów, dzięki którym w uzdrowisku można podreperować zdrowie i wypocząć. Ale największy atut Iwonicza to naturalne kosmetyki. To jedyne w Polsce uzdrowisko, które produkuje kosmetyki w oparciu o własne zasoby mineralne. Warzelnia soli iwonickiej. Tu trafia woda mineralna ze źródeł termalnych. Taką metodą otrzymujemy sól iwonicką. Po odparowaniu wody pozostaje sól zawierająca lecznicze pierwiastki. Stosujemy je lecząc wiele schorzeń narządu ruchu, takich jak schorzenia ścięgien, mięśni, więzadeł, powięzi, w ogóle układu kostnego, stawów. Ale stosujemy również sól w kąpielach. Lecznicze walory występujących tutaj wód mineralnych odkrył już w XVI wieku nadworny lekarz króla Stefana Batorego. Zataczamy koła biodrami. Kąpiele, masaże i inhalacje co roku przyciągają blisko 50 tysięcy osób. Po kilkukrotnym takim zabiegu ja zlikwidowałam sobie katar, czyli to jednak pomaga. To jeden z odwiertów, którym dostarczana jest woda mineralna z głębokości ponad 1000 metrów. Na jej bazie powstają naturalne kosmetyki, których jakość jest porównywana do światowych marek. Dostaliśmy złotą pieczęć natury za serię prosto z natury. Są to kosmetyki, które zostały uznane za najlepszy produkt kosmetyków naturalnych w Polsce. Produkcja kosmetyków może okazać się kartą przetargową podczas wyboru inwestora strategicznego dla kurortu. Wiadomo, że do końca roku Iwonicz Zdrój zostanie sprywatyzowany. Podobny los czeka jeszcze 8 z 16 polskich uzdrowisk, które są w rękach Skarbu Państwa. Katarzyna Grzęda-Łozicka, Polska 24.